Witam Państwa bardzo serdecznie w pierwszej rozmowie w ramach programu W ogniu pytań z Fundacją Sapere Aude. Moim dzisiejszym gościem jest dr Mariusz Tomczak, prezes Fundacji Inicjatyw Społecznych Sapere Aude. Dzień dobry. Dzień dobry, Iwona. Dzień dobry Państwu. W ogniu pytań. Autorski program Fundacji Sapere Aude. Ja już znam genezę tego pomysłu, ale myślę, że powinniśmy ją przedstawić naszym widzom. No, na pewno tak. Fundacja przy współpracy z Wrocławskimi Faktami, i za co redakcji już teraz dziękuję, dostała szansę stworzenia autorskiego programu. Programu, który ma być dzisiaj takim miejscem, w którym będziemy mogli przedstawić wiedzę ekspercką właśnie od ludzi, którzy są związani z Fundacją Sapere Aude. Uważam, że to bardzo ważne, że są we Wrocławiu redakcje, które są zainteresowane współpracą z młodymi ludźmi. Ja mogę się tylko cieszyć. Raz jeszcze mogę powiedzieć dziękuję, bo to duży kredyt zaufania dla nas jako dla Fundacji, ale też i możliwość podzielenia się ze wszystkimi z Państwem naszą wizją, naszą rolą i tym, jak nasi eksperci postrzegają rzeczywistość, tą, która nas otacza, to, co się dzieje we Wrocławiu, w regionie, ale też i w całej Polsce. Tak, Fundacja otrzymała ten kredyt zaufania. Bardzo dziękujemy. Natomiast on został otrzymany też na podstawie działalności, którą uskutecznia Fundacja od dłuższego czasu. Myślę, że tak. Na pewno to, co Fundacja organizuje, to, co robimy dla młodych ludzi we Wrocławiu, ale nie tylko, bo przecież organizujemy wiele akcji i patriotycznych, i charytatywnych, merytorycznych, bo przecież nadal prowadzimy nasz projekt związany z think tankiem. W tym roku wydamy jeszcze 3 raporty. Jeden za chwilę, bo już jest gotowy do druku. 2 kolejne w następnych tygodniach. To jest jedna rzecz. Poza think tankiem dalej prowadzimy spotkania z ekspertami. Zapraszamy młodych ludzi. Prowadzimy rekrutację. Dajemy im szansę poznać trochę inną wizję tego, co dzieje się w różnych miejscach we Wrocławiu. Nasi eksperci dzielą się swoim doświadczeniem, swoją wiedzą. My możemy się tylko cieszyć, że to tak wygląda. No ja osobiście jestem bardzo podbudowany. Fundacja mocno się rozwija. Dziś już mamy 6 klubów w różnych częściach Polski. Złożyłem jakiś czas temu deklarację i przed naszym fundatorem, ale też i przed Radą Fundacji i przed Państwem, bo też mieliśmy okazję rozmawiać właśnie we Wrocławskich Faktach, że Fundacja do końca roku otworzy 10 klubów Fundacji. Ja dzisiaj wiem, że my to zrobimy, bo nasz projekt Zaproś nas do swego miasta przerósł nasze oczekiwania. Wiemy, że do końca roku na pewno powstanie 10 klubów Fundacji, ale też i wiemy, że Fundacja będzie coraz bardziej dynamicznie się rozwijać, co mnie osobiście tylko i wyłącznie cieszy. Myślę, że wszystkich nas bardzo cieszy. Wspomniałeś też o działalności patriotycznej, a tak się składa, że niedawno, bo 11 listopada obchodziliśmy niezwykle istotne święto, więc chciałabym zapytać właśnie, jak Fundacja celebrowała Dzień Niepodległości? Uśmiecham się, bo wracam myślami do tego dnia, zarówno do 11 listopada, bo te kwestie patriotyczne są nam wyjątkowo bliskie, ale wracam też do 12 listopada, ale też przejdźmy to chronologicznie. 11 listopada wraz z członkami Fundacji mieliśmy okazję spotkać się z Państwem na Wrocławskim Rynku, gdzie wraz z innymi organizacjami młodzieżowymi rozdawaliśmy flagi, chorągwie. Przepiękne wydarzenie w duchu patriotycznym wraz z oprawą wojskową, którą w międzyczasie przecież oficjalne obchody były Święta Niepodległości we Wrocławiu. Mieliśmy okazję zobaczyć. Ja mogę tylko podziękować za serdeczne przyjęcie nas wtedy 11 listopada na Wrocławskim Rynku. To bardzo budujące, bardzo miło było się z Państwem spotkać. Ale potem był 12 listopada i nasze założenie sprzed kilku miesięcy, czyli zorganizowanie niepodległościowego balu Fundacji Sapere Aude. Postawiliśmy sobie taki cel, nasza Rada Fundacji również i nasz fundator, żeby w sposób godny, ale też i taki trochę młodzieżowy uhonorować właśnie tą naszą niepodległość, to, o co tak nasi przodkowie walczyli. I to nam się udało, ale sam bal nie był jakby dla nas aż tak kluczowy. On był ważny, on oczywiście w całym projekcie, ale ważna była też ta druga część, czyli kwestia charytatywna. I tak jak wspomniałaś,
jesteśmy z tego powodu bardzo zadowoleni. Podczas balu zebraliśmy niespełna 250 000 zł na pomoc podopiecznym Fundacji Gajusz. Podczas naszych licytacji charytatywnych tak zawrotną kwotę przekazali darczyńcy, za co z całego serca dziękuję. To naprawdę jest dla nas wyjątkowa oznaka zaufania i wsparcia, no i przede wszystkim pokazania, jak wielkie serca mają ludzie związani z Fundacją Sapere Aude. Tak, ponad 220 tysięcy, cały czas to wydaje się takie nierealne, ale ta świadomość, że to pójdzie na cele charytatywne, w dobre ręce, jest bardzo budująca. Tak, niewątpliwie tak. Jakby dzisiaj z perspektywy tych kilku dni, które minęły od 12 listopada, dalej nie jestem w stanie sobie tego w głowie ułożyć, że tak wiele dobrego udało się zrobić, ale przede wszystkim udało się to zrobić łącząc właśnie tego ducha, którym Fundacja żyje, czyli tego ducha patriotyzmu. To dla nas bardzo ważne i raz jeszcze serdecznie dziękuję wszystkim, którzy wspomogli naszą organizację balu, bo oczywiście nie odbyłby on się, gdyby nie nasi darczyńcy, gdyby nie prywatne wpłaty, które zostały dokonane. Za to też dziękuję, ale też i gdyby nie osoby, które przekazywały przedmioty, gdyby nie patronaty honorowe, między innymi Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, pełnomocnik rządu do spraw polityki młodzieżowej, pan minister Piotr Mazurek, ale też i pan wojewoda dolnośląski Jarosław Obremski, pan marszałek województwa dolnośląskiego, pan Cezary Przybylski. Z całego serca za to wszystko dziękujemy, bo gdyby nie to wsparcie, gdyby nie te działania, to mogłoby się nie udać zebrać aż tak pokaźnej sumy na rzecz dzieciaków. Tak, Fundacja niewątpliwie ma się czym pochwalić, więc tutaj spytam o plany na przyszłość. Co dalej Fundacja planuje robić, jak się dalej rozwijać? No ja mogę iść tylko za deklaracjami osób związanych z Fundacją. Na pewno będziemy organizować bale Fundacji. Na pewno będziemy dalej angażować się w te kwestie związane z działalnością charytatywną. Będziemy chcieli dalej wspierać młodzież we Wrocławiu, w regionie i na Dolnym Śląsku. Chcemy poszerzać działalność Fundacji o inne miasta, o czym też już wspomniałem, ale i dalej chcemy walczyć z pewną taką, bym powiedział, nieścisłością związaną z tym, co się dzieje w regionie, tym, że są organizacje pozarządowe, które angażują się, a może w jakiś sposób gdzieś nie jest to odbierane w pozytywny sposób. My chcemy z tym walczyć, bo chcemy pokazać, że dobro zawsze się obroni i dobro zawsze wraca dwa razy. I to na pewno są te takie bieżące plany. Weekendowa szkoła Fundacji Sapere Aude. Chcemy, żeby osoby z środowisk studenckich, ale też i licealnych, techników, żeby młodzież mogła pojechać wraz z nami na zorganizowaną przez nas weekendową szkołę. Tam przez weekend zajęć mocno skondensowanych podnieść swoje kompetencje i kwalifikacje. I pragnę to podkreślić, zupełnie za darmo. Po prostu po to, żeby mieć odwagę być mądrym, jak mówi nasze hasło, i chcieć troszeczkę więcej od życia niż inni. My do tego gorąco zachęcamy, ja zapraszam do rekrutacji oczywiście, do członków naszej fundacji. To też jest, uważam, ważne, żeby te projekty związane z edukacją dalej Fundacja niosła na swoich sztandarach. Tak, pozostaje trzymać kciuki, żeby wszystko udało się zrealizować. Natomiast z racji, że spotykamy się w ogniu pytań, to też ten ogień pytań musi dotyczyć też spraw bieżących, a żyjemy w ciekawych czasach, dużo się bardzo dzieje, dużo trudnych rzeczy się dzieje. Mówię tutaj oczywiście o sytuacji na granicy polsko-białoruskiej, więc chciałabym zapytać o to, jak ustosunkować się do tego tematu. No tak, to jest niewątpliwie trudny temat. Rozgrzewa bardzo mocno nastroje społeczne. Ja osobiście staram się bardzo mocno dystansować, sprawdzać te informacje, które przychodzą. Mamy świadomość fake newsów, współpracujemy z innymi organizacjami młodzieżowymi i często też o tym rozmawiamy, że dzisiejsze czasy przynoszą w tym szybkim przepływie informacji bardzo dużo informacji, które są nieprawdziwe, które tylko i wyłącznie negatywnie podgrzewają nastroje społeczne. Ja mogę tylko starać się, i to też zawsze powtarzamy członkom naszej fundacji, żeby dwa razy się zastanowić, żeby zweryfikować te informacje, nie podgrzewać niepotrzebnie tych emocji. A co do samego kryzysu, dajmy szansę pracować ludziom, którzy
raz przysięgali, dwa są do tego wyszkoleni, trzy wiedzą najlepiej, jak chronić naszych granic. Straż Graniczna, wojsko, w tym Wojska Obrony Terytorialnej, ale też i policja i wszystkie inne służby, które są zaangażowane w ochronę naszych granic, to są ludzie, którzy na co dzień świetnie realizowali swoje zadania w tym stanie takim, bym powiedział, mniejszego zagrożenia, niosąc pomoc tam, gdzie ta pomoc była potrzebna. Dzisiaj ta pomoc jest potrzebna na granicy, szczególnie odczuwają to mieszkańcy miejscowości przygranicznych, ale myślę, że i taki niepokój jest w całym naszym społeczeństwie. Warto, żebyśmy wzięli głęboki oddech, oddali obrońcom naszych granic pole do działania i nie podgrzewali niepotrzebnie nastrojów społecznych, bo to może być tylko i wyłącznie kolejny zapalnik do negatywnych emocji, a wiemy, że reżim Łukaszenki tego oczekuje. Oni chcą podgrzewać emocje w naszym kraju, chcą dolewać oliwy do ognia, no, bo chcą destabilizować już i tak podzielony kraj, bo nie jest żadną tajemnicą i wszyscy o tym wiemy, że dzisiaj no, jesteśmy w pewien sposób podzieleni. Czego my jako ludzie młodzi właśnie z organizacji naszej, czyli Fundacji Sapere Aude, bardzo nie chcemy. Bardzo nam zależy na tym, żeby ten dialog był, żeby ze sobą rozmawiać. I żeby przede wszystkim no, spróbować znaleźć wspólny środek, bo naprawdę nie warto dzisiaj się kłócić. Mamy zupełnie inne problemy, zupełnie inne tematy, które dotykają nas na co dzień. Warto na chwilę się zatrzymać i taką refleksję zrobić sobie nad tym, czy w tym pędzie po prostu czegoś nie gubimy. W pełni się zgadzam. Powinniśmy się łączyć, a nie dzielić. No i myślę, że tym pozytywnym akcentem możemy zakończyć naszą rozmowę. Ja serdecznie za nią dziękuję. Moim rozmówcą był dr Mariusz Tomczak, prezes Fundacji Inicjatyw Społecznych Sapere Aude. Dziękuję serdecznie. Bardzo Ci dziękuję, Iwona, bardzo dziękuję Państwu i mam nadzieję, że nasz autorski program przy współpracy z redakcją Wrocławskich Faktów będzie dla Państwa ciekawy i na stałe zagościmy w Państwa smartfonach, tabletach i komputerach. Serdecznie dziękuję. Dziękujemy. Rozmowę prowadziła dla Państwa Iwona Łazarów i z tego miejsca zapraszam na kolejną rozmowę w ogniu pytań z ekspertem Fundacji Sapere Aude. Dobrego dnia.